po całonocnych działaniach poszukiwania 16-letniej zaginionej w Słupsku Wiktorii jest cała i zdrowa. Została odnaleziona, w chwili obecnej poddana jest hospitalizacji, badaniom w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na terenie Słupska. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przebywają agenci biura Rutkowski, którzy wraz z rodzicami przetransportują bezpiecznie Wiktorię do domu. Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do odnalezienia 16-letniej Wiktorii. Bardzo dziękuję agentom biura Rutkowski, którzy po całonocnej, ciężkiej robocie doprowadzili do takiego finału, jaki mamy. Dziękuję również funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy zaangażowali się w te poszukiwania. Dziękuję bardzo. I tym wszystkim, którzy dzwoniliście do nas, zaangażowaliście się, interesowaliście się tymi poszukiwaniami. I tu zawsze może być sukces. Pamiętajcie, dbamy o przede wszystkim interes człowieka, którego szukamy. Dbamy o żywego człowieka. Cześć.